Bootcamp. Okej, i dajcie znać, dlaczego chcecie się nauczyć programowania i też Java. Jaką macie motywację do nauki? Siemka, jestem Daniel, dobra. Zrobić coś z niczego, okej. Przekwalifikowanie się, rozwój, testy automatyczne. Chcę pracować jako programista. Chcę programować plus zawód, ok, zmienić zawód, testy automatyczne, przekwalifikowanie, zmiana branży, chodzę na studia, zmienić zawód, praca, chęci, zamiłowanie, rozwój naukowy, chcę zmienić zawód, ok, chcę mieć dobrą pracę, chcę rozwoju, zmiana branży, ok. Więc co mogę też powiedzieć, pamiętajcie też, jakby część osób też główną motywacją jakby do nauki programowania jest jakby są pieniądze, natomiast no najważniejsze tak naprawdę jest ta pasja do tego, żeby się tego uczyć, no bo to jest chyba tak naprawdę najważniejsze w życiu, żeby robić to, co się lubi, tak mi się wydaje. Więc to jakby pieniądze są ważne, natomiast nie najważniejsze, szczególnie się oczywiście, jeśli się już te pieniądze posiada. Natomiast sama nauka programowania jest trudnym etapem, więc jeżeli właśnie będziecie czuli tak zwaną zajawkę, to zdecydowanie będzie później wam łatwiej się jakby utrzymać i później też nabierać kolejne levele, jeśli chodzi o doświadczenie. Ok, więc dzisiejszy webinar potrwa, no nie wiem, pomiędzy godzinę a półtorej. Ja też akurat dzisiaj jestem wyjazdowo u moich rodziców i też nie mam tak super warunków do prowadzenia tego webinaru, natomiast mam nadzieję, że damy sobie radę. Dzisiejszym tematem webinaru są metody w Javie. Jeśli chodzi o programowanie, to bym podzielił tak naprawdę programowanie na dwa etapy. Na jedną rzecz to tak taką właśnie mniej abstrakcyjną, związaną po prostu z tym, że jeżeli potrzebujemy zrobić jakąś nam aplikację, na przykład Facebooka, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić użytkowników, co ma być to zrobione. A druga część tak naprawdę nauki programowania to jest taka część abstrakcyjna, która jest trudna do zrozumienia. Więc to jest podobnie, jeżeli jak się uczyliście matematyki. Czyli no w matematyce były jakieś tam trudne rzeczy, w szczególności one były pokazywane bardzo czysto teoretycznie. Dzisiaj też pokażę wam taką już aplikację, która będzie znowu coś widać. Jak też część osób przychodzi na moje webinary, to widzi, że staram się jednak pokazywać takie już rzeczy praktyczne, żeby zrozumieć, o co w tym chodzi. Natomiast no niestety dzisiaj jest taka rzecz, o którą musimy sobie mówić, która jest dość teoretyczna. Dajcie znać może, czy spotkaliście się w ogóle już. Ja włączę czat. Czy spotkaliście się z takim zagadnieniem jak metody już może? Czy ktoś się spotkał? Dobra, więc dużo, część osób się spotkała. Znaczy te osoby, zazwyczaj jakoś też jest, widzę, że te osoby, które coś wiedzą, łatwo mówią tak, a te osoby, które pierwszy raz słyszą, jakoś nie jest mniej. Więc mimo, pewnie większość osób się nie spotkała, z tego tutaj widzę statystycznie ile jest osób, ale te osoby, które się spotkały, pokazują plusem, że spotkały się, a minusem jest mało. Ok, więc znowu prezentacja, postaram się tak krótko okej, tutaj Seba napisał, ja za chwilę krótko powiem. Natomiast jeśli chodzi o tutaj Seba napisał, jaka jest właśnie różnica pomiędzy metodą, funkcją i tutaj podaję wam link do dzisiejszej prezentacji i procedurą. Ogólnie znowu, jeśli chodzi o metodę i funkcję, bardzo często zamiennie się to stosuje zagadnienie. Z punktu widzenia takiego bardzo czysto teoretycznego, metody są związane w językach z programowaniem obiektowym, sama funkcja jakby nie jest związana z programowaniem obiektowym, natomiast bardzo potocznie metoda i funkcja Seba tak naprawdę stosuje się zamiennie, natomiast procedura
Procedura tak naprawdę to bardziej się z Pascala to pojęcie wywodzi, to jest tak naprawdę metoda, która nic nie zwraca. Tu może niepotrzebnie tutaj od razu odpowiedziałem na dość trudne pytanie. I teraz metoda Jakub, SQL został wysłany link, więc jeśli chodzi o SQL-a, ten materiał w linku podawałem, więc generalnie został wysłany link. I tak, quiz też quiz jest link, to też w wolnej chwili wam ten tak, quiz jest, w wolnej chwili wam ten link podeślę. Być może w przerwie, jak sprawdzę, to jeszcze wyślę link do quizu. Ok, więc natomiast chciałbym teraz jednak trochę poomawiać zagadnień. Więc metoda jest, bądź też właśnie zamiennie funkcja, jest to jakiś blok kodu, który wykonuje pewne instrukcje. Po co tak naprawdę wymyślono metody, to też funkcje? Po to, żeby nie powtarzać kodu. Ja za chwilę to też pokażę na przykładach. Czyli raz piszemy jakąś metodę, która na przykład łączy się z bazą danych, odczytuje plik, wyświetla liczbę komentarzy i później możemy z tego korzystać. To jest główna zaleta, że możemy raz coś piszemy, co coś robi, a później w wielu miejscach kodu programowania możemy sobie z tego korzystać. Jeżeli, nie wiem, można to porównać taką metodę, to jest jakbyśmy mamy powiedzmy książkę kucharską, to są przepisy. Czyli mamy raz napisany przepis na jakiś, powiedzmy, nie wiem, na jakiś tort, na jakieś nawet drinki i później już możemy wywoływać, jakby tutaj przy tym powiedzieć, ten przepis. Czyli później już stosujemy sobie ten przepis na jakimś tam konkretnym torcie, na jakimś konkretnym cieście, którym sobie zrobiliśmy. Natomiast raz piszemy, w jaki sposób coś ma wyglądać, a później możemy sobie z tego korzystać. Więc tutaj w jaki sposób definiujemy, mamy nazwę funkcji, nazwę metody, co generalnie będzie robić i typ zwracany. Więc tutaj przykładowo, jeżeli chcemy wylosować na przykład jakąś przykładową liczbę, możemy sobie stworzyć metodę o nazwie getRandomNumber. Więc w tym momencie mamy nazwę. I teraz jeśli chodzi o nazywanie metod, znowu tutaj już musicie się oczywiście przyzwyczaić, że już w prawdziwych programach piszemy w języku angielskim. Natomiast tutaj mamy składnię tak zwaną camel case'ową, czyli pierwszy wyraz mamy z małej litery, następne wyrazy mamy z dużych liter. Więc jeżeli mamy get na random number i teraz ona musi zwrócić, więc metoda zwraca coś za pomocą słówka return. I teraz w jaki sposób to sobie możecie wyobrazić, nie wiem, czy to będzie pomocne, ale no metodę właśnie też zamiennie funkcję możemy wyobrazić sobie tak samo, jak były te funkcje w matematyce. Czyli mieliśmy jakiś x i mieliśmy sobie jakąś wartość y, która coś zwracała. I to słówko return mówi nam, jaka ma być wartość y. Czyli no to tak samo, jeżeli powiedzmy, nie wiem, przykład z tą książką kucharską, to tak samo, ile mamy, powiedzmy, łącznie z jakichś składników, ile możemy na przykład zrobić łącznie tortu, jaki tort może mieć objętość, czy też jeżeli robimy drinka, to jaka może być, jaki może być wartość tych alkoholi. I teraz, ponieważ Java jest statycznie typowana, to w tym momencie musimy powiedzieć, jaki typ ma być zwracany, jakiego ma być właśnie typu. Czyli jeżeli chcemy zwrócić liczbę całkowitą, to stosujemy inta, tak? Czyli integer. Jeżeli chcemy zwrócić wyraz, stosujemy stringa i tak dalej. I teraz mamy też typ void, który oznacza, jeżeli butelka jest pusta, to mamy w tym momencie voida, który nic nie robi. Więc teoretycznie, kiedy możemy stosować voida? Wtedy, kiedy na przykład chcemy zrobić jakąś metodę, wyślij plik na serwer. No to chcemy, żeby to coś wysłało taki plik, ale niekoniecznie nie chcemy później z tego korzystać. No znowu, za chwilę sobie pokażemy to na przykładach, bo znowu na teorii jest to dość, dość ciężkie może do zrozumienia. No i tutaj kolejny przykład, czyli mamy na przykład metodę o nazwie getMax. Czyli znowu, jeżeli chcemy policzyć liczbę
maksymalną z dwóch A i B, no to możemy sobie sprawdzić, jeśli A jest większe od B, to zwróć mi A, a w przeciwnym wypadku tutaj mi zwróć B. I to, co tutaj pokazujemy, to jest proces definicji metody. Czyli my de facto jesteśmy takim, powiedzmy, a la bokiem i mówimy sobie Javie, że coś takiego będzie istniało. Czyli mówimy, że coś takiego jak ta metoda będzie istniała, która zwraca nam liczbę maksymalną, a później, jak już będziemy stosować w jednym programie, w drugim, będziemy wywoływać tą metodę. Czyli już wykorzystywać tą metodę na jakichś przykładowych danych. Przykładowo, jeżeli mamy metodę getMax, to w tym momencie, jeżeli będziemy chcieli już ją wywołać na konkretnych liczbach, to na przykład robimy getMax od 5,7. To w tym momencie będzie już nam liczył tego maksa dla liczb 5,7. Więc to jest wywołanie metody. Natomiast ten proces, który jest tutaj pokazany na prezentacji, jest to definicja metody. Czyli na początku definiujemy, a później możemy sobie z tego skorzystać. Więc coś musimy, tu dokładamy własny proces właśnie rozwiązywania jakiegoś problemu, a później go wywołujemy. Więc to tak samo jak z tym ciastem. Na początku mamy ten przepis, a samo już wykonanie konkretnego tortu jest to wywołanie metody. Więc tak to wygląda. Nie wiem, przykładowo, jeżeli mamy Facebooka i mamy proces na przykład rejestracji użytkownika, to w tym momencie na przykład zapisz dane, save data to database na przykład, i tutaj są jakieś dane, mogłoby to wyglądać w ten sposób, jak od tych danych, które my podajemy. I w tym momencie sobie taka metoda te dane zapisuje do bazy danych. Więc do tego to stosujemy. Natomiast raz napiszemy, a później możemy sobie z tego skorzystać. Ja też wam za chwilę pokażę, jakie są plusy tak naprawdę wykorzystania metod. Tak, tutaj na czacie jest link do prezentacji, więc możecie sobie bardziej generalnie później sobie jeszcze wchodzić w szczegóły, sobie to przypomnieć wszystko. Tutaj jest pokazane w prezentacji, jak można, jakie są dobre nazwy. Początkowo metoda się nie może na przykład nazywać od dziesiątki, nie może zawierać polskich znaków. No to już są takie małe zasady stosowania tych elementów. I teraz argumenty metody, czyli na przykład jakieś skalkuluj finanse, to metoda może przyjmować ileś argumentów. Tak, w czym pracujemy? Tak, dla tych osób, które są po raz pierwszy, pracujemy na IntelliJ-u i musi być zainstalowana Java. Czy wszyscy mają to zrobione, czy też są osoby, które nie mają tego zrobionego? Są osoby, które nie mają. Ja podam link najwyżej do instalacji, żeby wszystkie osoby sobie mogły zobaczyć. Jeżeli nie macie zainstalowanej jeszcze IntelliJ-a i Java, w tym momencie tutaj właśnie pod linkiem kurs Java 1 Oskar właśnie pokazał w jaki sposób to zrobić. Ok. I teraz tak jak wam mówiłem, że Marek, jeżeli masz, wyskakuje błąd setup SDK, musisz dodać miejsce, gdzie masz Java zainstalowane, JDK. Bądź jeżeli nie masz właśnie JDK, to jeszcze postąp jeszcze raz zgodnie ze wskazówkami. Ok, więc tu w przeciwieństwie do, tak jak wam mówiłem, że tu można sobie wyobrazić tak, jak jest to w matematyce, to tutaj metoda, tudzież funkcja może przyjmować kilka argumentów. Czyli tak jak w szkole mieliśmy tylko f od x tam równa się na przykład 5 razy x, to tutaj jako ten x może być duża liczba argumentów. I to tak jak mówię, na tym przykładzie naszego jakiegoś przepisu, to tak jak mówię, byśmy mogli mieć jakieś jako argument różne składniki, które są podane i na przykład liczba tego alkoholu, jakiego możemy użyć. Dzisiaj akurat przykład alkoholowy, bo jutro będę robił drinki, stąd jakoś mi ten przykład krąży w głowie, więc w ten to sposób wygląda.
Jeżeli na przykład, nie wiem, mielibyśmy metodę, która liczy BMI, ten wskaźnik tam jakby otyłości, czy też po prostu sprawdzania, czy mamy dobrą wagę, no to jako argument calculate BMI byśmy mogli podawać argument wzrost i waga i na przykład płeć. Więc tutaj byłyby trzy argumenty i na koniec by nam wyliczał tutaj jakby ten BMI. Więc jakby mogłoby to tak, calculate BMI i tutaj byłoby powiedzmy wiek, powiedzmy gender i wysokość. I w tym momencie by ta metoda nam zwróciła, ta metoda by nam zwróciła BMI. Więc raz definiujemy, a później w programie, jeżeli już piszemy sobie taką aplikację, gdzie ktoś podaje te konkretne jego parametry, wywołujemy tą metodę. Dla tych osób, które nie znały wcześniej metod, czy mogą dać znać, czy to się mniej więcej wyjaśnia, czy to jakoś, czy to jest czarną magią, jak to wygląda? Norbert, jeśli chodzi o boolean, no ogólnie mogło być enumem w Javie akurat, natomiast może być po prostu true albo false. Natomiast to już jest kwestia, tak na szybko zrobiłem, natomiast po prostu można było oznaczyć, że true jako mężczyzna albo false jako kobieta. Natomiast jest to uproszczenie. Mam nadzieję, że tutaj nie jest jakiś problem, nie jest jakby problem, jeśli chodzi o tutaj jakiś problem polityczny. Okej, a dla kogoś może jest to bardzo niezrozumiałe. Na pewno, jeżeli zaczynacie, tak jak powiedziałem, no to zdecydowanie jest już trochę temat bardziej zaawansowany. Lepiej sobie te wcześniejsze na pewno webinary przerobić. W programowaniu jest tak znowu, że tak jak w matematyce, że trzeba poznawać łatwiejsze klocki, żeby później łatwiej było poznać te trudniejsze zagadnienia. Metody są jednym, jakby powiedziałbym, z trudniejszych zagadnień. I teraz też dużo osób no, chce właśnie zostać juniorem i też w ogóle nie wie nawet, kiedy to nastąpi, powiedzmy, czego musi się nauczyć. To metody to już jest taki jakby drugi krok tak naprawdę, jeśli chodzi powiedzmy, o naukę. Natomiast trzeci krok, który jest właśnie ważny, to jest poznanie już programowania obiektowego. I od tego momentu już jakby ten poziom jest coraz większy. W Javie tak naprawdę my cały czas musimy używać klas, więc częściowo znowu nie wiemy, co to jest, natomiast nie da się bez tego tak naprawdę i tak pisać programu. Więc tutaj pamiętajcie, że docelowo musicie się nauczyć programowania obiektowego. I tak jak wam powiedziałem, czyli jeśli tutaj mamy na początku metodę getMax, to tutaj wywołujemy już na konkretnych argumentach. I teraz tutaj mamy takie słówko static. Znowu tak naprawdę, żeby zrozumieć dobrze słówko static, to w tym momencie trzeba znać programowanie obiektowe. Ja wam to też już na przykładzie dzisiaj takim prostym jakby wytłumaczę, natomiast żeby to dobrze poznać, trzeba przejść do programowania obiektowego. Więc my zawsze na szkoleniach na początku pokazujemy tylko ideę, natomiast później już przy programowaniu obiektowym tak naprawdę do tego zagadnienia się jeszcze raz powraca, żeby już je dobrze zrozumieć. Więc tu też programowania trzeba się uczyć taką metodą iteracyjną i bardzo często jakby zagadnienia, które się później uczy, wyjaśniają się zagadnienia wcześniejsze, więc to jest taki trochę śmieszny może proces, że później się uczy czegoś, tego się nie rozumie, ale dzięki temu wyjaśniło się wreszcie jakieś zagadnienie wcześniejsze. Okej, więc teraz robimy 5 minut dosłownie przerwę, czyli przerwa do 19:30. I rozpoczynamy ćwiczenie. Więc tak jak mówię, trzeba mieć zainstalowane IntelliJ-a. Ja niestety dzisiaj nie mam drugiego monitora, więc też mi będzie trochę
trudniej w międzyczasie odpisywać na pytania, ponieważ niestety mam na tą chwilę jeden monitor i natomiast no, jakoś sobie poradzę. Więc tak jak mówię, 5 minut przerwy, ja będę dzielił ekran i zaczynamy. Okej, dajcie znać, czy widzicie mój ekran teraz na tą chwilę. Dobra. Natomiast tak jak obiecałem, to udało mi się szybciej rozwiązać już współdzielenie ekranu. Natomiast zróbmy obiecaną przerwę do 19:30. Natomiast może już spróbujmy do tego czasu faktycznie odpalić. Więc krótka przerwa, natomiast spróbujcie już sobie IntelliJ-a odpalić. Ja, tak jak już osoby wiedzą, pracuję na Macu. Może być to minimalny problem dla Was. O kurczę. Ja teraz patrzę, że mi licencja wygasła. Kurczę, to jest pech. Oj, widzicie, co za złośliwość rzeczy martwych. Teraz nie przedłużyłam licencji, muszę, kurczę. A Jezu, co za czasami pech jest. Tak, właśnie, kurczę, teraz nie mam, coś mi się, licencja mi wygasła, kurczę. Jezus Maria. Nie, poczekajcie, ja mam jeszcze drugą licencję, kurczę. Dobra, ja mam też bezpłatnego. Dobra, nie, mam też bezpłatnego Eclipse'a, a zobaczę, coś się z licencją stało. Nie wiem, coś. Eclipse'a nie mam zainstalowanego, też może mam, a nie, mam, dobra, mam teraz też Eclipse'a, ok. Dobra, ja będę pracował w takim razie jutro będę musiał zobaczyć, co tam się stało z licencją. Natomiast będę pracował na też tej bezpłatnej, więc będzie ok. Więc odpalcie sobie, jeszcze tak mówię, jeszcze przerwa generalnie do 19:30. Tam macie opcję Fit to Window, więc jeśli będziecie chcieli lepiej widzieć, to powinna być właśnie opcja Fit to Window. Ja jeszcze ustawię jedno ustawienie, żebyście może lepiej było widać. Ok, więc chyba tak powinno okno być dla Was bardziej widoczne. Mam nadzieję. Natomiast tam, jeżeli właśnie lepiej, żeby to było widać, powinniście zrobić Fit to Window i w tym momencie jakby większy jakoś ekran widzicie. Tak, uwaga dla osób, które po raz pierwszy oglądają webinar. No idealnie też jest, jak macie właśnie drugi. Jeżeli macie drugi właśnie monitor, no to w tym momencie lepiej jest właśnie na jednym monitorze oglądać, a na drugim pisać. Dobra, powiedzmy, mam nadzieję, że nikt nie zaspał. Zaczynamy. Na początku ja poopowiadam też trochę, więc możecie po prostu też na razie patrzeć, ale natomiast utwórzmy sobie nową wersję projektu, sama wersja Java. I teraz tutaj jeszcze raz powtarzam, jeżeli nie macie wybranego, to powinniście tutaj wybrać JDK, żeby wam działała, jeżeli w tym miejscu, gdzie macie Java zainstalowaną, więc dla tych osób, które jeszcze mają jakiś problem.
Jeśli chodzi o wersję Java 9, na tą chwilę cały czas jakby jest problem, więc możecie sobie zainstalować 9 na takich celów, jakby trochę zobaczyć, jakie są nowe feature'y, natomiast zarówno jeśli chodzi o Springa, jak i JDK, to większość jeszcze niestety bibliotek nie wspiera wersji Java 9, więc ja tutaj korzystam z 8. Klikamy Next, robimy Create Project from Template, więc tutaj jest Create Project from Template. Klikamy znowu Next. I teraz robimy, powiedzmy, metodę. Nazywamy projekt metodę. Dobra, tutaj się coś zamknę. I teraz tak, taką metodą właśnie, która jest zawsze odpalana, jest metoda main, czyli ona, jeżeli my klikamy tutaj play, to ona jest zawsze odpalana. Jest to taka główna metoda, która zawsze jakiś program, który piszemy, musi mieć, więc ona jest odpalana właśnie przy starcie programu. No i tutaj nazwa jej to jest main. Dla tych osób, które znają właśnie tablicę, to jako argument jest tablica. No i tu mamy void, czyli ten typ pusty. I teraz za chwilę popowiadam Wam chwilę, po co wymyślono metodę. Więc tak jak mówię, nie musicie tego przepisywać sobie, tylko jakby zrozumieć sens. Nie wiem, czy pamiętacie silnie z matematyki. Dajcie znać, czy pamiętacie, czy nie. Dajcie znać plusem. Silnie z matematyki to jest coś takiego, że jak mamy n silnia, to jest to 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 i tak dalej do n. Coś takiego kiedyś było. I teraz powiedzmy, że piszemy sobie taki program, który liczy silnia. No to mniej więcej taki kod wygląda za pomocą użycia pętli for. Też nie jest na tą chwilę to ważne, czy wy ten kod zrozumiecie, czy nie. Natomiast ważne jest tutaj, że mniej więcej piszemy sobie taki kod, który sobie taką silnię odpowiednio liczy. I teraz, jeżeli teraz nagle chcemy nie liczyć n silnie, tylko chcemy liczyć n dodać 5 silnia, to teraz zazwyczaj co też taka osoba początkująca robi, to po prostu robi copy-paste tego kodu i powiedzmy tutaj robi n dodać 5. Tutaj robi jeszcze zmienną score 1, wbrew pozorom, która się nie będzie wyzerowana. No i tutaj by sobie zapisała, że jakby wynik to score dodać score 1. I teraz dajcie znać, czy macie pomysł, dlaczego ten kod jest niezbyt fajnie napisany. Czy ktoś może wie, dlaczego to jest podejście nie jest zbytnio dobre? Dobrze, część osób zna, natomiast tak jak mówię, no większość osób jest początkujących, więc to też jest podoba mi się podejście Michała Sadowskiego. Nie wiem, czy kojarzycie, to jest taki obecnie przedsiębiorca, natomiast jest to programista, marketingowiec i tak dalej. I też tak naprawdę mówi, że jakby w Polsce trochę za dużo się tego slangu używa bardzo często, jakby niepotrzebnie myśli się, że z tego jest powodu się fajnym. Nie. Natomiast jakby jak najprościej dla osób początkujących to wytłumaczyć, to spowielamy ten sam kod. Właśnie Daniel, super to napisałeś. Więc mamy raz użyty kod i drugi raz jakby robimy bardzo rzecz podobną. I teraz tu jest oczywiście taki przykład teoretyczny, natomiast w praktyce znowu, no okazuje się, że klient coś zmienia. Że no jednak jest jakaś zmiana, która jest potrzebna i ta zmiana jest bardzo do siebie podobna. I w tym momencie
przy tym podejściu powtarzamy ten sam kod kilkukrotnie. I podobnie jest sytuacja, jakby nagle teraz dochodzi n dodać 8 silnia. Więc znowu problem jest taki, że znowu mamy tak zwany copy paste tego kodu, czyli tutaj teraz zrobił score 2, tutaj robię score 2, score 2 i wtedy robię score 1, dodać score 2. A widzicie, tu się nawet pomyliłem, bo było chyba dwa razy score. I w tym momencie jest n dodać 8. I teraz taka, no jakby trochę może znowu teoretycznie, natomiast znowu klient zmienia i mówi, a nie, ja nie chciałem liczyć silni, tylko chciałem tak naprawdę sumować B. I w tym momencie tak naprawdę wtedy musiałbym zmienić w tym miejscu tutaj i w tym miejscu tak naprawdę te elementy, żeby mi to zadziałało. Widzicie, taka drobna zmiana teoretyczna, która powinna być zmiana mnożenia na dodawanie, przy tym złym programie niestety wymaga bardzo dużo pracy. I ogólnie chodzi właśnie o to, żeby nie powtarzać kodu i żeby dużo pracy nie było. I taki inny przykład jakby z życia wzięty i też jakby takie strony widziałem, że na przykład jeżeli mamy tytuł strony, no i mamy różne podstrony, to znowu, jeśli napiszemy metodę, która zwraca tytuł strony, to tylko w jednym miejscu zmieniamy ten nasz program. Natomiast jeśli jest to w wielu plikach po prostu tak zwanie zahardkodowane i na przykład tych plików jest 5000, wydaje się może dla Was to dużo, natomiast przy prostym projekcie czasami się ten projekt dość rozrasta, to w tym momencie w 5000 plików trzeba byłoby zmienić nazwę strony. No i teraz znowu, jest w jakimś podfolderze, o czymś zapomnimy, więc to jest kolejny też taki argument, że łatwo jest wtedy o błąd, więc robimy małą zmianę i ta zmiana powinna wymagać małą ilość czasu i nie powinna prowadzić nagle do błędów, że w jednej podstronie jest stary adres strony, a w drugiej nie jest jakby nowe. I teraz, żeby właśnie rozwiązać ten problem, wymyślono właśnie metodę. I teraz na tym przykładzie, na tej przykładzie silni, żeby to zrobić za pomocą metody, to tworzymy faktorial, czyli właśnie silnie, od n, czyli n jest jako argument i teraz po prostu ten kod, który ja pisałem, będzie podobny, czyli od i mniejszego od n, score równego 1, score razy i tutaj robimy return score. I teraz tutaj dorzucę na razie słówko static. Ja za chwilę będę tłumaczył na prostszym przykładzie. I teraz dzięki temu, to jest właśnie definicja metody. Natomiast jeśli później chcemy wywołać już na konkretnych n-ach, to zrobić to po prostu robimy system out print line i robimy faktorial od na przykład 5, dodać faktorial od 7. I teraz wywołanie, wyobrażamy sobie, że ten kod, który tutaj jest, jest przekopiowywany na dole. Czyli po prostu tak jakbyśmy mieli ten kod i tylko w miejsce n jest zastąpione n równa się 5. A jak jest wywołanie faktorial od 7, to n jest zastąpione jako 7. Więc jak możemy wyobrazić sobie, że to jest ten cały argument jest przekopiowywany po prostu. No jak sobie odpalę, oczywiście to będę miał dobry wynik. OK, więc ja na razie tak, nie przypisujcie może tego przykładu, ja za chwilę zaczniemy zrobić prosty przykład. No i dzięki temu mamy tutaj super. Dajcie znać ogólnie, tutaj mi wyszło 5160. Czy tak jakby ideowo Wam się to wyjaśnia, bo po co to wymyślono, czy jakby sama idea powoli jest jasna, czy też nie? To ideowo to znaczy po prostu, czy rozumiecie sens w ogóle, po co to wymyślono. Natomiast to też jest w programowaniu, jest tak, że jakby można zrozumieć, natomiast niekoniecznie być w stanie jeszcze samodzielnie napisać tego programu.
To jest podobnie, nauka programowania wygląda podobnie jak nauka języków obcych. Czyli jesteście w stanie później zrozumieć, powiedzmy, kod programu, niekoniecznie natomiast będziecie w stanie samodzielnie jego napisać. To jest podobnie jak ktoś jakby bierny angielski umie, więc to jest podobne. Ok, więc zaczniemy od prostszego przykładu. Jeżeli byśmy chcieli napisać metodę, która sumuje dwie liczby. Więc w tym momencie robimy sobie typ zwracany, czyli jaki będzie zwracany. Jeżeli będzie to przy liczbach całkowitych, to jest int jako typ zwracany. Nazwę naszej metody, czyli na przykład, nie wiem, sum. I teraz argumenty, czyli jako argumenty mamy dwie liczby a i b. I teraz mamy tu słówko return, po poprzednim przykładzie może za szybko powiedziałem, które zwraca nam, jaki ma być wynik, czyli jaka to ma być wartość y. Więc jeszcze raz, tutaj jest ten typ zwracany, tutaj nazwa oraz argumenty. Dla tych osób, które są po raz pierwszy, tutaj jest komentarz, czyli jest to fragment kodu, który jest ignorowany przez kompilator, czyli ten kod nie będzie po prostu wykonywany, to jest tylko dla nas informacja, dla innych programistów, co my tutaj zapisaliśmy. Więc tu byłoby po prostu słówko return a dodać b. Ja wam, jeżeli chcecie, to przerzucę też ten kod na wklejkę. Norbert też przerzucił. Więc to jest definicja metody. My na początku programowi mówimy, że coś takiego będzie istniało. Dzięki temu Java będzie wiedziała, że możemy sobie z tego później w przyszłości skorzystać. Więc jest to taki pierwszy proces. I mówimy tylko ogólnie, że ma być coś takiego jako argument podawany jako A i B. I teraz, jeżeli chcemy to znowu wywołać, i teraz nie mamy słówka static, to żeby z tego skorzystać, to na początku musimy stworzyć tak zwany obiekt, więc tutaj już, a czy też po prostu zmienną, i zrobić to w ten sposób, że mamy main równa się new main. Więc to jest taki trudniejszy sposób, bez słówka static, bez słówka static. Tak musimy zrobić, i dopiero później, jak mamy tą zmienną, ta zmienna może się równie dobrze nazywać m. Dużo osób lubi przykład, że dupa się może nazywać, może się też tak nazywać. To też jest dla tych osób, które się testowaniem zajmują, to pewnie wiedzą, że to też jest rys historyczny z tym wyrazem. Już nie będę go więcej powtarzał. I tutaj robimy main sum i na przykład wywołamy od 5,8. Więc w tym momencie nam liczy sumę liczy nam sumę od 5 i 8, czyli mamy 13. Czy tak jest bez słówka static? Więc bez słówka static musimy na początku stworzyć zmienną, która nazywa się tak samo jak nazwa klasy, dokładnie jak nazwa pliku. Więc jest to trochę bardziej skomplikowane. Na razie wam to pokazuję po prostu tylko z takiego punktu widzenia praktycznego, jak to wygląda. Ja wrzucam też to wam na wklejkę, więc dajcie znak. No i tutaj jeszcze raz dla tych osób, które są po raz pierwszy, jakieś mają styczność z programowaniem, tutaj mamy ten przycisk play, który uruchamia nam program. Ok, dajcie znakiem plus, czy wam to działa, czy też ktoś ma jakiś problem. Tak, znaczy to jest na razie teoretycznie, Norbert, ja nie wchodzę w szczegóły, teoretycznie też metoda niestatyczna też nie potrzebuje obiektu, natomiast to też przy bardziej konkretnej sytuacji. Tutaj też jest pewien przypadek, dlaczego to jednak nie będzie tak działać.
Dobra. Więc jeszcze raz, czy komuś, bo wszyscy plusem tym, co działa, ale czy komuś może nie działa i ma jakiś problem? Dzisiaj jest trochę mniej osób, więc będziemy w stanie bardziej pomóc. Dobra, ja jeszcze Wojtek, jeszcze raz te wklejki dla tych osób, które może nie zdążyły przekleić. Teraz się, co do takich oczywistości, czasami na początku, oczywiście, jeżeli programista uczy się na przykład drugiego języka programowania, to w tym momencie nie powtarza takich zagadnień jak metody, bo tak naprawdę tylko się składnią różnią. Natomiast jak się jest na fazie początkującej, to te podstawy, nawet czasami oczywistości, dobrze przerobić na przykład 5 razy. Jeśli faktycznie jeszcze jakiś mały element się nie wiedziało, to jest na początku bardzo, bardzo, bardzo pomocne. Ok. I teraz różnica jest taka, że jeżeli byśmy teraz pisali metoda, która na przykład mnoży i użyli słówka static, czyli mamy static, integer, multiply i zrobili A, zrobili B, OK, to w tym momencie robimy return A razy B. Dzięki temu, że mamy to słówko static, jak statyczne po prostu, to możemy w łatwy sposób, łatwiej to wywołać, bo po prostu robimy bez już tego tworzenia, bez tworzenia tej zmiennej. Multiply 9, 9, 7. I teraz, co nam daje też słówko return? Znaczy, dzięki temu, że on wie, że co jest zwrócone, to właśnie ten system outprintline działa, bo wewnątrz dostaje tutaj jakiś wynik z tej metody. I później jest, czyli na początku jest robione to, co jest w środku, czyli dostaje, że 9 razy 7 to jest 63. I później robi system outprintline tego w środku i sobie tą liczbę wypisuje. Więc tak to działa. Więc to nam z jednej strony daje to, że mamy to return, ale z drugiej strony właśnie to return nam daje, że możemy sobie dopisać to do zmiennej. Więc jeżeli byśmy sobie zrobili coś takiego jak score równa się multiply 10 na przykład 9, to w tym momencie znowu jak to działa? To co też już na niektórych webinarach mówiłem, że trzeba zapamiętać, że tutaj jest to od prawej do lewej robione. Czyli znowu na początku liczy ile to jest 10 razy 9, ma słówko return, dostaje wynik 90 i później w następnym procesie robi score równa się 90. Więc znowu dla tych osób, które są jakby początkującymi, to można sobie wyobrazić, że tutaj są po prostu nawiasy. Więc tak to działa, że to na początku jest robione i dopiero później wartość tego, co jest po prawej, jest przypisywane do tej zmiennej score. No i oczywiście, jeżeli teraz sobie zrobię ten system outprintline score, to w tym momencie mogę wypisać. Więc co nam daje słówko return? No, że po prostu jak mamy też do matematyki do przeniesienia, mamy po prostu już tego y, no to możemy później do innej zmiennej przypisać wartość po prostu tej funkcji. Więc to nam daje słówko return. OK, ja wam może wkleję cały ten kod. O, jest. Coś mi wklejka nie działa. Bo paste bin. Dobra, więc rzucam wam. Dobra.
I dajcie, dobra, to jeszcze sekundę, na razie nie dawajcie znać, czy wam to działa, czy nie, żeby wszystkie osoby miały link generalnie. Dobra, i teraz dajcie znać, czy wam to działa, czy nie. Dajcie znać plusem, czy jest OK. I minusem, jeśli wam to nie działa. I teraz też taka już od razu, bo jakby praca domowa, powiedzmy, dla tych osób, które już wcześniej pisały własne programy jakieś prostsze właśnie przy użyciu ifów, jakichś pętli, żeby spróbowały na przykład te programy, które miały i pewnie były nieidealne, przenieść właśnie na metody, czyli żeby zamiast na przykład pisać bardzo dużo kodu, przenieść to generalnie na jakieś metody, które coś robią. Za chwilę też sobie jakiś taki prosty przykład pokażemy, żeby to zrozumieć, o co w tym chodzi. I metody też znowu wam pomogą w łatwiejszym rozumieniu jakby użycia pewnych elementów, czyli właśnie metod tych wbudowanych. Więc z jednej strony za pomocą metod oczywiście piszemy własne metody, natomiast z drugiej strony łatwiej już jest nam zrozumieć też ten fragment kodu Javowy, który został napisany przez inne osoby. Czy reszta jak tam słucha bardziej? Jeśli chodzi o naukę programowania, też czasami może lepiej jest też faktycznie słuchać, bo też w szczególności mężczyźni mają problem z zrobieniem dwóch rzeczy naraz, żeby słuchać i tak naprawdę jednocześnie pisać program. Więc tak, stwórzmy sobie teraz nowy projekt. W tym projekcie to też już robiliśmy. Będziemy sprawdzać po prostu, czy imię jest męskie, czy też żeńskie. Jakieś powiedzmy imiona, program. I teraz właśnie, dobra, to chwilę poczekam. Ja teraz też nie mam dostęp, mam nadzieję, że nie będę robił dużych gaf, jeśli chodzi o nazewnictwo. Więc założenie jest takie, że mamy jakieś słowo i chcemy sprawdzić, czy ono jest męskie, czy też żeńskie. I chcemy już wykorzystywać tą właśnie wiedzę, jaką mamy, czyli przy użycia metod. Tutaj też jeszcze widzicie takie słówka typu public, one też są związane tak naprawdę z programowaniem obiektowym. Więc na tą chwilę tych słówek jeszcze nie tłumaczę. Tak jak widzieliśmy, my tutaj przed tym statikiem, czy statika, tego słówka public nie używaliśmy w ogóle. OK. I teraz chcemy właśnie sprawdzić, czy is word female. Nie wiem, czy dobra nazwa, czy ktoś jest mega dobry z angielskiego, czy jakoś lepsza nazwa, czy to ta nazwa jest OK. Ogólnie znowu, jeśli chodzi o nazwy zmiennych, nazwy metod powinny chyba odwrotnie, tak? Is name female, no, is word female, może być name, OK. Powinny jak najbardziej opisywać, tak żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, czy ktoś będzie z tego korzystał, czy nie. I teraz, jeśli chcemy zwrócić tylko prawdę albo nieprawdę, używamy booleana, czyli tutaj jest specjalny typ, który zwraca, czy to będzie imię męskie, czy też nie męskie. I tutaj robimy string name. I teraz mamy właśnie wbudowaną w stringu metodę, która się nazywa endSwift. Więc wystarczy po prostu sprawdzić, jeśli imię się kończy na A, to w tym momencie jest to żeńskie, jeśli w przeciwnym wypadku jest to męskie. I oczywiście jakieś może wyjątki można byłoby znaleźć. Tutaj część osób mówi Kuba, natomiast Jakub jest to poprawna
forma tak naprawdę. Więc żeby teraz skorzystać, to robimy if name. I teraz zobaczcie, właśnie jeżeli robię kropka, to mam tak zwany tryb IntelliSense, który mi podpowiada właśnie metody, z jakich ja mam skorzystać. Czyli ktoś właśnie, to co my robiliśmy, to pisaliśmy, teraz piszemy własną metodę. Natomiast twórcy Java już napisali za nas metody i w ten sposób możemy z nich korzystać. Więc tutaj mamy if name ends with a, to w tym momencie robimy return true, czyli a w przeciwnym wypadku return false. To też już jest zagadnienie, natomiast na tym kursie Java właśnie pierwsze kroki, więc jeśli macie mniej czasu, to zdecydowanie lepiej sobie ten kurs Java pierwsze kroki przerobić. Jeśli macie większą ilość czasu, to polecam właśnie przerobienie webinarów, natomiast no, każdy webinar też trwa ponad godzinę, półtorej. Zazwyczaj też tak jak osoby do mnie piszą, no to jakby przerobienie później samodzielne webinaru takiego godzinnego czy półtorej, to często zajmuje też 3 godziny. Natomiast no tak to w programowaniu jest. Tak jak wam powiedziałem, taki najkrótszy proces dojścia do juniora to jest kilkaset godzin, więc to jest szybko. Więc nie nauczycie się programować po prostu w dzień czy też dwa, to też musicie sobie z tego zdawać sprawę. OK, więc mamy ten isName Female. I teraz tutaj sobie już użyjemy tego, to też tak jak mówię, już kontynuację, czyli skanera, który odczytuje, Jezu, coś mi się pokręciło, za pomocą którego będziemy odczytywać dane. Czyli mamy skaner. I teraz tutaj jeszcze raz wytłumaczę. Ja oczywiście już to na pamięć pamiętam, za pierwszym razem to wiadomo, że to się tak długo, długo można napisać. Natomiast ta składnia bierze się za pomocą new. To jest związane z promowaniem obiektowym. I my tak samo właśnie jak robiliśmy bez tego static, to też ta zmienna była za pomocą new tworzona. Więc to jest taki jakby powiedzmy patent do tworzenia właśnie zmiennych. I teraz jeśli chcemy, tutaj robimy, przypomnę skrót SOUT. Do generowania printlina SOUT podaj wyraz i teraz za pomocą skanera odczytujemy. To też jakby już dla osób, które są i znowu jak mam skaner, tu mogę S, Enter, kropka i znowu wszystkie metody, jakie ma skaner. Więc mam nadzieję, że też zrozumienie metod zamiennie nazwa funkcji pomoże wam w łatwiejszym zrozumieniu właśnie tych programów, które tworzyliście. Odczytuję to słowo. To, co jest tak jakby uświadamiam też w ogóle, żeby mieć to w głowie, to Java jest statycznie typowana. Jak ja wywoływałem tą metodę endSweep, to trzeba się zastanowić właśnie z jakim argumentem, jeżeli coś takiego będzie, to oczywiście ten program nie będzie działał. Jaki argument, jakiego jest typu? I wtedy dopiero nam działa metoda, jeżeli jest to zgodnie z typem. Jeżeli robicie z kontrolem, albo tudzież właśnie z komandem na Macu, to zobaczcie, tutaj już podpowiadał mi to, jak to wygląda, że ta metoda właśnie jako argument musi przyjmować suffix, który jest stringiem. Więc to jest bardzo ważne, właśnie te typy odgrywają no kluczowe znaczenie tak naprawdę, kluczowe znaczenie w Javie. OK, więc mamy podaj wyraz i teraz, żeby wykorzystać tą metodę na tym konkretnym wyrazie, to robimy if is name female od Worda. I teraz tak jak mówię, wywołanie metody to jest przekopiowywanie, więc on po prostu sobie tutaj, jeżeli dostanie jakieś imię typu name Michał, to on sobie w pamięci stworzy sobie taką zmienną. Natomiast cały kod tutaj, który napisaliśmy, wyobrażamy sobie, że on jest przekopiowywany tutaj na dół. Więc tak to działa, że ten kod jest przekopiowany. If is name female, to system out print line imię jest żeńskie, a w przeciwnym wypadku imię jest męskie. No i znowu przyciskiem tutaj run możemy sobie odpalić program.
I jak robimy podaj wyraz, powiedzmy Michał, to pokazuje mi imię jest męskie. Jeżeli sobie zrobię opcję Joanna, to pokazuje mi imię jest żeńskie. Znowu wam ten kod przykleję. W programowaniu ważna jest taki pewność siebie, więc nawet takie przekopiowywanie jest ważne. Oczywiście, no, jeżeli nie piszecie tego sami, to powinniście to próbować samodzielnie na początku na przykład rozumieć, zamknąć sobie ten kod i próbować to jeszcze raz napisać. Natomiast samo nawet takie odpalenie, że program działa, daje jakby taką pewność też siebie, że w ogóle jestem w stanie się tego, jestem w stanie się tego nauczyć. Tak, Norbert, tak, obiekt się tworzy dokładnie. Tak, tak jak powiedziałem, to już jest konkretny obiekt. Też taki webinar z programowania obiektowego, myślę, że będzie niebawem. Też w tych nagraniach archiwalnych jest taki webinar, który już był też z programowania obiektowego, więc Norbert, tak też, to też sobie możesz go obejrzeć. Ok, i dajcie znak plusem, czy wam to działa, czy też nie. Tak, wideo przesunę, żeby ten kod był widoczny. Ja też tak, jeszcze jedną rzecz, którą spróbujemy zrobić, to też ona już była na którymś webinarze. Tu jest właśnie tą aplikację kalkulator, więc po prostu sobie też zobaczymy, jak to w praktyce już może wyglądać. Więc tutaj musicie sobie ściągnąć tutaj z mojego serwera plik zip kalkulator.zip i go sobie rozpakować najlepiej na pulpicie, więc postaramy się, mam nadzieję, że nie będzie jakichś problemów wielkich, to sobie jeszcze spróbujemy jeden taki programowania zrobić. Mariusz, zip, ja nie pamiętam na Maca, no jest program do zipowania, nie pamiętam, szczerze mówiąc, z czego ja korzystam do wpiszę, bo ten zip nie jest zbudowany, natomiast wpisz tam jakby how to open zip on Mac i ci wyskoczy. To, co też już pewnie część osób wie, umiejętność googlowania jest bardzo ważną umiejętnością dla programisty. Tu się dużo osób śmieje, pewnie część osób myśli, że umie googlować, ale jest w dużym błędzie. Natomiast to też się bierze tak, że ja oczywiście googluję zawsze po angielsku, natomiast też zauważyłem, że właśnie, nie wiem, jeżeli jest po pierwsze nowe zagadnienie, no to często się właśnie woli jednak w swoim ojczystym języku googlować. To też jest taki jakby problem początkujących osób. A druga rzecz jest jakby ważna związana z googlowaniem, że jeżeli wy nie będziecie wiedzieli, co to jest metoda, nie będziecie wiedzieli, co to jest string i tak dalej, to w tym momencie będziecie złe zapytania wpisywali do Google'a. Więc jakby trzeba mieć zakres jakby teoretycznej wiedzy, żeby dobre zapytanie w Google'u tak naprawdę wpisywać. Więc to jest też jakby ważna bariera, jeśli chodzi o Google'a, wbrew pozorom. Dobra. Będzie też nagranie, tak jak mówię, ciężko mi jest dostosować. Ja też teraz nie mam właśnie drugiego monitora, więc też nie widzę wszystkiego, co tam piszecie. Więc ciężko mi też zawsze jest tempo dostosować. Tak jak mówię, po to są te nagrania, żebyście sobie później w domu dla tych osób, które nie nadążyły, jeszcze raz pisać. Natomiast tak jak wam powiedziałem, jeśli macie jakiś problem, wam coś nie działa, jeszcze myślę z 15-20 minut. To w tym momencie piszcie do mnie na maila, bądź też na grupie Java Pierwsze Kroki. Zawsze ktoś tam wam pomoże. Początki są zawsze trudne. I teraz tak, rozpakowujemy sobie ten projekt. No i tu jest Basic Calculator, możemy zrobić Basic Calculator. Ja zamknąłem ten projekt,
Jeszcze raz, czyli jak zrobiłem coś takiego, jak tu mam imiona, to najlepiej róbcie sobie tutaj to sobie X-em bądź file tutaj close, czyli zamykacie sobie najlepiej projekt i tutaj w główne, jak macie okno import project, można to też zrobić z open, natomiast czasami trochę to open inaczej działa i wybieracie teraz miejsce, gdzie się ten folder rozpakował. Więc tutaj u mnie na pulpicie jest Akademia Spring Exercise Method Basic Calculator. Klikamy OK. I teraz tutaj jest opcja Maven. Maven jest to takie narzędzie też może do wypuszczania już oprogramowania, ale też do dociągania pewnych bibliotek właśnie w łatwy sposób. Więc tutaj wybieramy sobie Maven. Więc chwilę poczekam dla tych osób, żeby się to okno odpaliło. Klikamy Next. I teraz tutaj jeszcze opcję, którą zaznaczacie, to jest Import Maven Projects Automatically. Tutaj jeszcze ważna rzecz, tutaj jest odklikana Import Maven Projects Automatically. Warto tą opcję zaznaczyć, żeby automatycznie właśnie importował projekt. Robimy Nexta. Nie wiem, mam nadzieję, że sekundę jeszcze poczekam. Więc jeszcze raz, jeżeli na poprzednim oknie jesteście, wybieracie Maven. I teraz jeszcze jaki mogliście mieć problem? Dokładnie wskazujecie ten folder. Nie folder wyżej, nie folder niżej, dokładnie ten folder. Trzeba było wybrać w Import Project. Next, tutaj ta opcja Import Maven Projects Automatically. Znowu Next. Znowu next już, znowu next i możecie nazwę powiedzmy pozostawić taką samą, więc robicie finish. I teraz on dociąga biblioteki z internetu, więc widzicie tutaj powinno być resolving dependencies nazwa tego projektu, więc to sekundę może u was potrwać. U mnie z powodów takich, że ja już część tych dependencies mam zainstalowane, więc teoretycznie u mnie może to trochę krócej trwać niż u was. Więc musimy chwilę poczekać. Jeżeli właśnie jedna osoba ma szybszy internet, ja teraz też mam tutaj akurat wolny internet, to u jednej osoby może to działać szybciej, u drugiej może być wolniej. I teraz do końca właśnie tutaj powinno przejść ten indexing i tutaj właśnie powinny się te katalogi pojawić. OK. Dajcie teraz standardowo znać plusem. Wojtek, wychodzą ci głupoty. Dajcie znać plusem, czy to się udało zrobić, czy też nie. My na Java Bootcamp, właśnie na już tym szkoleniu płatnym, staramy się właśnie jak najwięcej takich projektów gotowych docelowo też pokazywać, bo tak też jest w pracy bardzo często, że się ma projekt i do tego projektu się dopisuje jakieś funkcjonalności. Oczywiście też robienie projektów od A do Z jest jakby bardzo ważne, natomiast no, po prostu często aż tyle czasu nie ma, żeby zrobić tysiące. Tak, prezentacja ci wystarczy. Dobra, jeszcze wam dociąga. A jak u reszty? Czy macie problemy? Dajcie znać plusem, minusem, czy wam jeszcze czeka? Dobra, to jeszcze chwilę poczekam, bo widzę, że. Tak, będzie nagranie Kamil z tego dokładnie. Dobra, to nie wiem, dodajcie znać, jakie macie problemy. Czy w ogóle za szybko było, po prostu wam dociąga, bo mało osób napisało plusem, że to ma w ogóle.
Dajcie znać tutaj, Jakub napisał, że za szybko, a jak tam reszta, czy po prostu, czy jakie są problemy, czy mam czekać, jak to wygląda? Już trochę więcej osób ma. Dobra, i teraz tak. Mamy tutaj właśnie, tak, musicie sobie otworzyć. Ja tutaj też nie wiem dokładnie, nie pamiętam projektu, więc musicie sobie, jak mamy ten projekt, to wejść do katalogu Source Main Java Models i tutaj kalkulator Simple. Tu mamy do czynienia z czymś takim jak pakiety. Pakiety to w skrócie to są po prostu foldery, jakie piszemy. I teraz to, co sobie tutaj zrobimy, to właśnie chcemy mieć metodę dodawania, czyli zrobić return A dodać B i teraz odejmowania, czyli A minus B i teraz mnożenia, czyli A razy B i tutaj zamiast tych zer zrobić dzielenia, czyli A podzielić przez B. Więc taki kod sobie modyfikujemy. I teraz właśnie to jest też taka symulacja tego, jak często macie w pracy, będziecie mieli, czyli dostajecie jakiś projekt, często nie wiadomo też naprawdę, jak się za niego niestety chwycić i jest tylko mały fragment do zrobienia. I tutaj macie mu nawet powiedziane, że zaimplementuj to, zaimplementuj metodę taką, zaimplementuj metodę mnożenia, zaimplementuj metodę dzielenia. Więc my sobie to robimy i za chwilę sobie zobaczymy rezultaty, co już tak docelowym programie, co to nam pomogło. Więc jeszcze raz, ten kalkulator simple, ja tutaj zamieniłem, było 0, zamieniłem na A dodać B. Tutaj było 0, zamieniłem na A minus B, A razy B i zamieniłem A podzielić na B. I teraz ten projekt, który jest, to jest tak zwany projekt springowy. Więc jest to taka technologia, tak zwany framework, który działa sobie z Javą, który służy między innymi do tego, żeby właśnie już tworzyć sobie strony internetowe, czyli rzeczy, które już będą mogli użytkownicy sobie zobaczyć. I właśnie to już dla tych osób, które są, no, żeby zostać takim programistą, trzeba znać trochę rzeczy oprócz Javy, czyli trzeba po pierwsze się nauczyć właśnie takiego Springa, Hibernate'a, bazy danych, HTML-a, Gita i tak dalej. Na początku to się wydaje bardzo dużo rzeczy, natomiast dopiero jeżeli te wszystkie rzeczy są włączone razem, to w tym momencie możecie dostać taką swoją pierwszą pracę. Ok, i teraz dajcie znać z plusem, jak tam u was ogólnie. Mariusz, to jest tylko ta zmiana. No, mogę wam, jak chcecie, no to mogę cały ten plik tutaj zmieniony. Jeżeli nie chcecie, możecie na zaraz zobaczyć, wtedy zobaczycie, jaka u was będzie różnica w tym programie, macie zero. A jak reszta, jak u reszty? Czy patrzycie po prostu? Dobra. Ok. Żeby odpalić ten projekt, musicie wejść tutaj do AK Spring Exercise Method i teraz tutaj kliknąć w tym klasie. Dobra. I tutaj robicie run. Więc tak jak mówię, będzie nagranie, jeżeli wam się to nie udało, możecie też pisać do mnie na maila. Więc tak jak mówię, początki, najgorzej jest odpalić pierwszy projekt. Więc jeszcze raz, musicie być tutaj w tym pliku i tutaj kliknąć play na tej metodzie main. Tylko raz, nie robicie tego wielokrotnie. W tym momencie się tu ten projekt odpala. Więc musicie jeszcze raz z poziomu pliku kliknąć na tą metodę. Tylko raz. Nie dwa razy, nie trzy razy, raz. I teraz w przeglądarce oknie na przeglądarki wpisać localhost 8080, taką magiczną
Linijkę, to znaczy, że serwer jest lokalnie odpalony. Janusz, jakby Spring to nie jest IntelliJ, jest to sam program do pisania programów w Springu, tu też w Javie. Natomiast jakby Spring, jak to łatwo wam wytłumaczyć, że jeżeli powiedzmy jesteście, Spring to już jest taki język, jakby powiedzmy podjęzyk specjalistyczny. Więc jak znamy język polski, niekoniecznie znamy język prawniczy, tak? Więc Spring jakby z punktu widzenia takiego porównania do języka, takiego u nas, to już jest konkretnie język prawniczy. A Java to jest po prostu język polski. Coś takiego. Natomiast IntelliJ jakby to przenieść do świata rzeczywistego, no to nie wiem, może by to książka była, nie wiem, zeszyt, o, coś takiego. To byłby IntelliJ. I teraz zobaczcie, dzięki temu, że my napisaliśmy to, to jak ja teraz zrobię 5 dodać 8, to dostaję 13. I to my zrobiliśmy. Jak dla tych osób, które to nie zrobiły, by zobaczyły, że dostają 0. A dzięki temu, że my to zrobiliśmy, 9 na 8 daje 1, bo jest to całkowicie, to, że to działa, to tak naprawdę to jesteśmy my za to odpowiedzialni. Nie wiem, czy się dla tych osób, którym się działa, czujecie się dumni, czy też nie. To my naprawdę zrobiliśmy. Program nie działał, jakby sobie ktoś wcześniej go odpalił, a tutaj zmodyfikowaliśmy taki fragment. I tutaj, tak jak mówię, jeszcze webinary ze Springa też będą. Też ten były już webinary, kilka webinarów ze Springa. Natomiast tak to działa. Tutaj mamy do czynienia z HTML-em, więc to, w jaki sposób to się wyświetla, to jest jeszcze HTML. Więc Java łączy się właśnie z takim HTML-em. Dodatkowo jest właśnie potrzebny Spring, żeby coś takiego zrobić. Natomiast, tak jak widzicie, to, co się uczymy, tak teoretycznych rzeczy, typu, żeby wiedzieć, co to jest metoda i tak dalej, to się oczywiście przydaje wszystko w praktyce. Natomiast, żeby już później być takim programistą, to trzeba tych klocków tak zwanych dokładać jeszcze więcej, więc tak to wygląda. Natomiast tak jak mówię, dzięki temu mały element, a już nam ten program już działa. Rafale, znaczy nie rozumiem konfiguracji. Konfiguracja automatyczna przy użyciu Spring Boota, więc tak to działa. Jeszcze raz dla tych, jakby odpalić Tomek, jeśli chodzi o Springa, znaczy jedyna taka w miarę dobra książka, ona znowu jest nieaktualna, to jest z książkami, to jest to, że książki są nieaktualne, natomiast w miarę taka książka, teraz nie pamiętam, nie pamiętam teraz książki, którą mógłbym w miarę polecić. Aha, to jest ta książka, tylko znowu, ona może być nieaktualna i to jest problem z tymi książkami. Norbert, nie wiem, czy napisałeś. A, to wtyczka do łopat. Można też tak powiedzieć. Dobra. Okej, to na dzisiaj to tyle. Pewnie już webinaru do Sylwestra nie będzie, więc chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. Spełnienia właśnie marzeń, tych realizacji właśnie przez większości osób właśnie celów, jakby jest nauka, nauka pewnie programowania w 2018 roku. No ale też oczywiście pamiętania o właśnie jakimś life balance tak zwanym, żeby mieć też czas oczywiście na rodzinę. No w każdym bądź razie, żeby rok był, nie wiem, czy też to dobrze zabrzmi, lepszy pewnie niż ten, który był. Postaram się jeszcze to nagranie przed nowym rokiem wysłać do was. I tak jak mówię, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie do mnie. Służę
służę pomocą, no i miłego jeszcze dla Was wieczoru życzę. Więc bardzo fajnie, że byliście. I do zobaczenia, myślę, po nowym.